Jakże często pod tym względem po naszych wioskach, po małych miasteczkach, właśnie to jest naczelną wadą i nieporozumieniem tragicznym naszego społeczeństwa. I dlatego, bracia i siostry, jeżeli zbliżają się święta wielkanocne, pamiętaj, te święta może będą spokojne od zewnątrz, daj Boże, ale jeżeli te święta będą liczone tam w Twoim domu kieliszkami wypitego alkoholu, jeżeli tamte święta będą naznaczone właśnie pijaństwem, jeżeli Ty może nawet nie będziesz rozumiał tego, co znaczy Alleluja rezurekcyjne, Bohebetyna Zaluna, to rzecz jasna nie jesteś nie tylko katolikiem, ale nie jesteś Polakiem. Bo szanujący się Polak wie doskonale o tym, że trzeba bronić narodu. A jak można bronić narodu, skoro jest się nieczęśnym, skoro wiecznie pijanym, zalanym, skoro się nie ma pełnej świadomości? Na pomyślność, na szczęście. Młodziutki lekarz, dentysta, wspaniale zapowiadający się człowiek, wyglądał z tej izoliny. Koledzy oczywiście gratulują, zazdroszczą, oczywiście przy okazji też popili, no a potem mało tego, bierze sobie za żonę najpiękniejszą dziewczynę w okolicy. No i znowu, wszyscy już wiwatują na jego cześć, co za wspaniała para, jakaś perspektywa życiowa. Piękny gabinet fundelemu, ojciec, no bo ojciec też, szycha partyjna, no więc pomógł synalkowi. I teraz zapowiada się cudowne życie. Niestety, coraz częściej koledzy po fachu, coraz częściej na drzwiach wywieszka, dziś lekarz nie przyjmuje. A potem ta piękna kobieta rodzi mu dziecko jedno, drugie za jakiś czas, a sama na gruźlicę zapada. Ale z miski od sanatorium do sanatorium, no bo na to jeszcze ich było stać. Ale tymczasem mąż właśnie nie pracuje. Wywieszka znowu dalej wisi, a on zalewa robaka. Dzieci odwozi gdzieś tam do teściowej, no bo żona oczywiście w sanatorium sam nie da rady. I wreszcie znaleźli go nieżyjącego już na ulicy. A więc na zdrowie, na szczęście, na pomyślność. O nie, kochani. Jakże często właśnie możemy być świadkami takich scen ruiny życia rodzinnego. Niejednokrotnie tak wspaniale się zapowiadające życie. Młodziutka, elegancka kobieta, a już po kilku latach załamuje ręce. Ja nie wiem, co ja mam robić, proszę księdza. Chyba ja zwariuję. On ciągle burdy, awantury, pieskie w domu. Nie ma chwili spokoju. Może nawet jeszcze i gorzej. No przecież dorastające patrzą dzieci, ile zgorszenia, ile straszliwego, niemoralnego postępowania w życiu tego człowieka. A więc któż za to wszystko odpowiada? Oczywiście tam nie ma szans, bo jeżeli to już jest nauk zakorzeniony mocno, no niestety dzisiaj nawet i ta ustawa przymusowym leczeniu zniesiona. A więc kto wreszcie się jakoś weźmie za to, żeby uzdrowić to społeczeństwo? Niedawno jedzie dwóch moich kolegów z Argentyny do Polski, bo ojczyzny odwiedzić po wielu, wielu latach. I wtedy właśnie spotykamy się w tej długiej podróży z dwoma studentami Japończykami. Na różne możliwe sposoby tematy rozmawiają. Wreszcie jeden z nich pyta, a księże jakiej narodowości? Odpowiadają, myśmy Polakami. Długo nie mogli sobie ci studenci skojarzyć, co to za naród Polka, czym on właściwie się odznacza, czym, pod jakim względem się wypija w tej Europie. Aż wreszcie jeden z nich głośno krzyknął, wiem, to jest ten naród, który najwięcej właśnie konsumuje, wypija alkoholu w Europie. A więc tu bardzo podsumowane. We Francji do dzisiaj mówią, kupił się jak Polak. My mówimy inaczej, prawda, w trakcie Polii, ale powiedzieliśmy, nie będziemy zwierząt obrażać, czyli dajmy spokój. A więc patrzcie, jaką mamy opinię w świecie. My, naród polski, my, naród kiedyś tak bohaterski, my, naród tak wspaniały, tak dzielny, a dzisiaj naród karłów. To przecież ile jest tych nieszczęśliwych istot zapijaczonych i już nieuleczalnie chorych. A czy nie wiemy, jakie skutki przynosi pijaństwo w życiu rodzinnym? Ileż tych dzieci po zakładach, po tych domach nieuleczalnie chorych, niekształconych fizycznie, na miłość Boga. To wszystko powinno nas jakoś tak mobilizować od wewnątrz. To wszystko powinno do nas jakoś głośniej przemawiać. Myśmy przede wszystkim powinni mieć ambicję i sami sobie jakoś narzucić pewien styl życia. Niestety, piją
dzisiaj już nie tylko mężczyźni, ale piją dzisiaj matki rodzin, pije dzisiaj młodzież, a piją nawet nieletnie dzieci, bo jakże często zakończenie szkoły podstawowej, pożegnanie tej 8 klasy jest właśnie o napędzie alkoholowym. I nasz komitety rodzicielskie biorą w tym udział. Bracia i siostry, wzywam was na tych świętych rekolekcjach w imię miłości Boga i Ojczyzny, w imię dobra i szczęścia osobistego i twojej rodziny, abyś ty rozpoczął walkę z pijaństwem, zaczynając od siebie. Nigdy nadużycia alkoholu. Ja rozumiem, że ten jeden czy drugi kieliszek gdzieś na przyjęciu towarzyskim wesele w sąsiedztwie, nawet napić się to ludzka rzecz, ale upić się to na pewno nieludzka rzecz. I dlatego nigdy nie zrozumie tego człowieka leżącego w rynsztoku zapijaconego i bluzgającego najgorszym stekiem słów. Nigdy nie zrozumie tego, który po prostu podejmuje taką akcję na szeroką skalę, niszcząc siebie i wokół wszystko, co jest powierzone jego trosce ojca i męża. Kończę faktem, który ma miejsce niedaleko stąd. W czasie okupacji to była rodzina, którą Gestapo za wszelką cenę chciało sobie jakoś zniewolić, by z nich zrobić Holzdeutschów. I właśnie na różne możliwe sposoby tę rodzinę nagabują, zdecydowanie się bronią. Wreszcie hitlerowcy wpadli na bestialski pomysł i z tej rodziny zabierają 18-letniego chłopca, wiozą go na Gestapo, tam go biją, maltretują w sobie właściwy sposób rodzinny hitlerowski. I żeby spotęgować tragizm jego sytuacji, jeszcze kazano mu wołać w czasie tego bicia i masakrowania: Es lebe Deutschland, niech żyją Niemcy. I kiedy wreszcie ten młodzianin zdradza objawy życia, resztki tego życia, tak zmasakrowanego, skrwawionego, przywożą na podwórze przed okna rodzinnego domu, tam go wyrzucają, tam go zostawiają. On z młodzieńca stał się mężczyzną. Żyje do dziś. Niedawno pokazał mi go prowadzić na ulicy. To jest ten, proszę księdza. Jakże tragiczna jego sytuacja. Dziś on podała się mężczyzną, ale raz idzie ulicą i z przeciwnej strony nadchodzi grupa zwłaszcza mężczyzn. Ile razy on staje w miejscu na ulicy i cały zaczyna drżeć. Jego twarz napływa jakimś dziwnym spazmem cierpienia, oczy nabiegają krwią. I piją się nie miał po prostu z tego przerażenia wołać: Es lebe Deutschland! Ale kochani, wtedy to był wróg, który go tak urządził, który nas tak wszystkich po prostu miażdżył. Ale dlaczego my dziś sami z siebie tak myślimy? Dlatego wzywam was, zaklinam was na wszelkie świętości Boga i Ojczyzny. Mężczyzno, ojcze, Polku, młodzieńcze! Nigdy w swoim życiu pijaństwa, jeśli kochasz Boga i Ojczyznę, jeśli chcesz być obywatelem tego narodu, który to dziś przesiąknięty nieszczęściem i łzami, a więc miej litość nad sobą, nad całym tym narodem, którego jesteś synem. Amen.